polski MD. Nareszcie możecie mi zobaczyć na polskim Muscular Development po długim czasie. Także powiem, co się dzieje tutaj u mnie. Właśnie jesteśmy teraz po sesji zdjęciowej dla Muscular Development Polski po Mister Olympia, gdzie zawody się skończyły już 2 dni temu. I powiem wam, że jestem zadowolony, że tylko wyszłam na scenę Olimpii. Nie popadłam do 15, ale jeszcze tym nic się nie skończy. Trzeba działać dalej i w następnym roku na pewno będę na Olimpii scenie jeszcze raz. Także możecie zobaczyć już zdjęcie moje polskim MD bardzo szybko. Za miesiąc jakiś i jeszcze powiem, co się dzieje u mnie. Właśnie wychodzę z nową linii odżywek na swoim imieniu, swoje produkty hardkorowe Burnejka Sports. I nie będzie żadnej lipy. Się pokaże na rynku bardzo, bardzo szybko i wam obiecuję, będzie hardkorowo. Pompa będzie 100%. Także co tam dalej u mnie? Powiem, jak się zaczęła moja przygoda w kulturystyce. Trochę, nie? Jak zacząłem 14 lat, po prostu oglądałem filmiki z Arnoldem Schwarzeneggerem, gdzie każdy dzisiaj ogląda filmiki w Polsce i na całym świecie ze mną. Także się cieszę, że mam dużo, dużo fanów w Polsce, nie? I tak zacząłem sobie te ciężarki podnosić powoli, nie? Sam zrobiłem tam siłownię na Litwie, na strychu. Zacząłem się bawić i mi się to podobało, nie? Także parę lat tam się pobawiłem, a później jak 18 lat skończyłem, to dopiero poszłem na siłownię już jak trzeba hardkorowej do miasta, jak się mówi, nie? Nie wiedziałem kiedyś o żadnej diecie, o niczym w ogóle. Ja urodziłem się tam na wiosce w Litwie, gdzie było tylko mleko z krowy i jakiś tam kurczak malutki, nie? No i tak się urosło. Kiedyś nie miałem ani odżywki, ani nic. A teraz wy macie szansę dostać wszystkie suple, wszystko. Także nie ma co się opierdalać. Trzeba tylko iść na siłownię i ostro pakować. I bicepsy na pewno będą jak trzeba. Także wjechałem do Ameryki, jak miałem 21 lat i po prostu nie wiedziałem ani polskiego, ani angielskiego. Także musiałem się nauczyć parę języków tutaj w Stanach. I parę lat przeszło, cały czas ćwiczyłem. Nie opuściłem to, ale wiecie jak to jest. Nowy kraj, nowy język i tak dalej. Spotkałem takiego Amerykanina, kolegę, gdzie po prostu on wciągnął mnie do zawodów strongmana. Także w 2005-2006 roku występowałem na strongmana. Dobrze mi szło, ale jakoś zawsze myślałem o tej kulturystyce, nie? No i w 2006 roku, pod koniec już roku, zacząłem pierwsze takie zawody poważniejsze w Stanach, w Nowym Jorku, gdzie wygrałem pierwsze miejsce w ciężkiej wadze i od tego się zaczęło, ale żeby nacjonalnie tu występować w Stanach, to trzeba było mieć obywatelstwo, którego ja jeszcze nie miałem, nie? Także w 2008 roku dostałem obywatelstwo i zacząłem występować na nacjonalnych zawodach tutaj, NPC. No i mi zeszło parę lat, żeby dostać ten prokard, nie? W 2010 roku wygrałem całe NPC zawody i od tego się zaczęła moja pro kariera. Także w tym roku jest pierwszy rok, jak jestem pro zawodowcem, nie? I zdobyłem już kwalifikowanie na Olimpii i byłem na Olimpii scenę. Także jest bardzo dobrze moim zdaniem. Każdy by chciał być na Olimpii scenę, ale nie każdy może. Także mi się wydaje, że ciężka praca,
dobre odżywanie, dobre odżywki. Zawsze może ci pomóc dosięgnąć tego celu. No i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spotkamy się w Polsce, bo będę pod koniec października tam. I może dużo ludzi jeszcze nie wiedzą. Mamy teraz, mieliśmy już nagrywanie z TVN Turbo, gdzie będzie 26 odcinków z moim życiem i o treningach na TVN Turbo. Zaczyna się pod koniec października tam i będzie leciało co tydzień coś nowego, także zapraszam wszystkich i trzymajcie się, patrzcie, musicie jeść te stejki i pakować. Siła, to sam Robert mówi. Urgh.